Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy wspólnie studiowali Pismo Święte, szereg podstawowe zagadnienia do zrozumienia Słowa Bożego, czyli Pismo Święte dla początkujących, podstawowe zasady wiary, które prezentuje Pismo Święte, a pierwszą częścią, którą dziś, w dniu dzisiejszym będziemy rozważali, będziemy mówili o Biblii i fakty dotyczące Biblii. Pierwszym tekstem, na który powołujemy się w czasie zrozumienia Słowa Bożego, jest tekst z drugiego listu Piotra. Pierwszy rozdział i 21 wiersz. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Tak więc Pismo Święte jako księga prorocza, jako Słowo Boże nie było i nie jest. Nie jest napisane z natchnienia ludzkiego, nie z woli ludzkiej. Nie jest tak, jak pisarze piszą jakieś powieści czy utwory, coś sobie wyobrażają i komponują daną strukturę literacką. Lecz nie tak się ma ze Słowem Bożym. Słowo Boże jest napisane z natchnienia Ducha Świętego. Duch Święty natchnął dane osoby i święci Boży ludzie pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Oczywiście pisarze też mówią, że mają natchnienie, ale nie precyzują. Apostołowie czy prorocy starotestamentowi mówili, że Duch Święty ich natchnął, czy Bóg przez nich przemawiał, czy z Bogiem się spotkali i Bóg ich inspirował do napisania Pisma Świętego. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Następnie drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Czyli całe Pismo Święte jest natchnione. Nie ma czegoś takiego, jak jakaś część tam jest natchniona. To jest mniej natchnione, więcej natchnione. Tutaj jest więcej Słowa Bożego, tutaj mniej. Nie. Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga. I pożyteczne. Mamy się uczyć, wykrywać błędy własne, poprawiać, wychowywać w sprawiedliwości. To są zadania. My jako dzieci Boże mamy ćwiczyć się, uczyć się. Jesteśmy w szkole Chrystusowej. Jesteśmy uczniami Chrystusowej. Tak więc nie zapominajmy tego wersetu. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi do Tymoteusza 3,16. Teraz z księgi Psalmów, psalm 119 i werset 160. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki wieków sprawiedliwy wyrok. Tak więc w Piśmie Świętym jest prawda. I tu jest prawda. To nie jest jakaś fikcja literacka. To nie jest jakiś wielki symbol. Tu znajdujemy prawdę. Nie możemy zarzucić w żadnym wypadku, że Pismo Święte myli się. Znane są zeszłych stuleci różne twierdzenia różnych naukowców, skądinąd wybitnych ludzi, którzy zarzucali kłamstwo Biblii,
zarzucali Biblii fikcję. Ostatnio czytałem książkę o odkryciu Niniwy przez Layarda. Wspaniały opis, kiedy on odkrył to starożytne miasto, Niniwę, gdzie wielu naukowców przed nim uważało, że takie miasto nie istniało. To było gigantyczne miasto. Kiedy prorok Jonasz przyszedł zwiastować im Słowo Boże. No i co? Co powiemy o tych ludziach, którzy uwierzyli naukowcom, że Biblia jest, nie jest prawdziwa, że tu jest kłamstwo, to jest wymysł ludzki? I tu nagle odkrywane jest wielkie miasto, Niniwa. Tak więc wierzmy w to, tak jak jest zapisane, prawda jest treścią słowa Twego, Twego Bożego. I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Psalm 119, werset 160. Następnie z 12 psalmu też odczytamy. 7 i 8 werset. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. Tak więc Słowo Pańskie jest czyste. Ono jest przyrównane do srebra przetopionego. Kiedy przetapia się srebro, oczyszcza się je z wszelkich nieczystości. Metal jako ciężki powoduje, że te lżejsze elementy zanieczyszczenia wypływają i oczyszcza się. To jest powiedziane, siedemkroć czyni się to, żeby oczyścić metal ze wszystkiego. I tu jest najważniejsze, Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Bóg strzeże swojego słowa. Bóg nie dopuści, aby słowo było Boże sfałszowane. Chociaż są ludzie, którzy podnoszą rękę na Słowo Boże, fałszują, zmieniają, usuwają pewne wersety, ale dzięki Bogu są ludzie, którzy są bojaźliwi w różnych wyznaniach, którzy strzegą tego Słowa Bożego. Nie podnoszą rękę, nie usuwają je, ale wiernie i pilnie je tłumaczą. W Polsce mamy właściwie trzy bardzo dobre tłumaczenia. Pierwsze tłumaczenie to Biblia Gdańska, kolejne Biblia Tysiąclecia i Biblia Warszawska. To mamy trzy bardzo dobre tłumaczenia. Możemy być pewni, że to jest czyste Słowo Boże, że Bóg strzeże tego Słowa Bożego. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i 35 wiersz. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tak jak Bóg jest wieczny, wieczne jest Jego Słowo. Niebo i ziemia, ten cały układ nasz planetarny przeminie, ale Boże Słowo nie przeminie. Bóg gwarantuje to, że Jego Słowo nie przeminie. Mateusza 24:35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. List do Rzymian 15:4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Tak więc w jakim celu jest napisane Pismo Święte? Napisano je dla nas. Dla nas, dla ludzi. Do tego, abyśmy byli pouczani, abyśmy mieli
pociechę i nadzieję. Pociesza nas Pismo i daje nam wspaniałą nadzieję, nadzieję życia wiecznego. Poucza nas. Dlatego też przyjmijmy te boskie pouczenia. Jeżeli boskie przyjmiemy pouczenia, będziemy mieli wspaniałą nadzieję życia wiecznego. Tak więc Rzymian 15:4, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. 2 Tymoteusza 3:15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak więc Pismo Święte obdarza człowieka mądrością. To jest naprawdę bardzo mądra książka. To nie jest jakiś tam śmieszny romans czy jakaś powieść sensacyjna, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo mądra książka. Jest tu naprawdę wiele cennych rzeczy. Kiedyś bardzo dziwiłem się ludziom, którzy tyle lat czytają, dziesiątki lat czytają Pismo Święte. Ja mówię, no jak to można? Przecież można raz przeczytać książkę, drugi, ale ciągle czytanie książki. Coś tutaj jest dziwnego. Ale kiedy sam zacząłem czytać Pismo Świętego, to zauważyłem, że tu jest kopalnia wiedzy. To jest tak ważne rzeczy, że jedne się zaczynają, drugie się kończą. I znowu człowiek czyta i znowu podziwia, zastanawia się. To jest tysiące lat pisanych. I tu jest naprawdę nad czym się zastanawiać. Mądre rady, które trzeba naprawdę długo studiować. I co jest tutaj ciekawe w tym wersecie? Od dzieciństwa. Nawet dziecko zrozumie te prawdy, które tu są zawarte. Nie trzeba wielkich szkół teologicznych kończyć. Nie trzeba specjalnego prowadzenia. Wystarczy samemu wziąć Pismo Święte i samemu zacząć je studiować. Nawet największe niełuki mogą to zrobić. Przykładem tego jest bunt na bąty i marynarze zbuntowali się, wzięli statek, odpłynęli na wyspę Pitcairn, tam zamieszkali i prowadzili bardzo rozwiązły styl życia. I kiedy już mieli dosyć tego wszystkiego, głęboko w jednym kufrze znaleźli Pismo Święte. Zaczęli czytać, zaczęli studiować, zaczęli wcielać te prawdy, które są. Tam nie było żadnego misjonarza, tam nie było żadnego księdza, żadnego pastora. I zaczęli sami wprowadzać te zasady, które znaleźli w Piśmie Świętym. Kiedy misjonarze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przybyli na tą wyspę, właściwie nie mieli co do roboty. Oni wszystko wiedzieli. Żyli tak, jak Pan Bóg przykazał. Dlatego cała wyspa jednomyślnie od razu się ochrzciła. To jest właśnie to, że człowiek na obojętnie jakim poziomie może rozpocząć studiowanie Pisma Świętego. Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Tak więc jednym z najważniejszych nauczycieli z Pisma Świętego jest Duch Święty, Duch Prawdy. Z uwagi na to, że Pismo Święte było napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I ten sam Duch Święty pomaga człowiekowi w zrozumieniu Pisma Świętego. I stara się, aby człowiek był w tym samym natchnieniu.
te same prawdy by zrozumiał tak jak ci pisarze. Tak jak przykładowo ewangelista Jan, apostoł Jan, spisywał Ewangelię, później listy, później Apokalipsę i był pod natchnieniem Ducha Świętego i my musimy na tej samej fali odbierać to. Być tak samo nastrojony jak apostoł Jan. Nie możemy tutaj opierać się działaniu Ducha Świętego. Tak więc zapamiętajmy głęboko Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. My nie sami to interpretujemy. Duch Święty nam to interpretuje. 1 Korynt, 2 rozdział, werset 13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, które naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Tak więc uczymy Słowa Bożego nie ludzką mądrością. To nie jest praca magisterska, nie jest praca doktorska, gdzie skomplikowany jest język ludzkiej mądrości, lecz to są słowa, które pochodzą z natchnienia Ducha Świętego. To są duchowe sprawy omawiane. I do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę. To nie są materialne rzeczy. To nie jest historia świata opisana. To nie jest biologia, chemia, fizyka i tak dalej. To jest księga dotycząca sprawy duchowych. Otwórzmy Izajasza 28 rozdział i werset 9 i 10. Któż to chce uczynić poznanie i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłem od mleka odstawionym od piersi? Bo paple przepis za przepisem, przepis za pisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Pismo Święte jest specyficzną księgą napisaną, jakby powiedzieć, takim rozsypanym trochę tekstem. Nie mamy na przykład rozdziału dotyczącego Pisma Świętego, rozdziału dotyczącego duszy, rozdziału dotyczącego stanu umarłych, dotyczącego Kościoła, prymatu, czy Marii, czy apostołów. Nie mamy to zebranego w jednym miejscu. Wszystko jest rozsypane. I uważny czytelnik w tych historiach staro- i nowotestamentowych znajduje wplecione nauki Boże. W mowach apostołów, w spotkaniach Chrystusa z różnego rodzaju osobami, tam jest wpleciona Boża nauka. To nie jest, Pismo Święte nie jest wykładem akademickim, gdzie spotykają się zainteresowani i oni wysłuchają wykładu na przykład o stanie umarłych, czy o końcu świata. I ten wykład jest pisany. Nie. Te nauki są wplecione w te wszystkie księgi. 66 ksiąg. Trochę tu, trochę tam. Rozsypane. I naszym zadaniem jest to zebrać. To jest bardzo dobry sposób, który daje nam wspaniałe zainteresowanie tym głębokim tematem. I teraz wrócimy do Ewangelii Jana. 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. No i znowu powtórzone to samo słowo z Psalmu 119. Słowo Twoje jest prawdą. Prawda jest w Słowie Bożym. I jeszcze 7 rozdział. 7 rozdział i werset 17.
Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Tak więc jeszcze dodatkowym elementem jest działanie Ducha Świętego na nas, który stara się nami kierować, abyśmy w tym morzu zwiedzeń, morzu oszustw religijnych mogli znaleźć drogę Bożą. Jest to możliwe, aby znaleźć drogę Bożą, dlatego też, jeżeli się przyłożymy do tego, to możemy stwierdzić, czy ten, kto przychodzi do nas, mówi Słowo Boże, czy sam od siebie mówi. Dlatego też prośmy Boga o to, aby nam dał właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Przeczytajmy obecnie różne fakty dotyczące Biblii. Biblia składa się z 66 ksiąg napisanych przez 44 autorów. Biblia była pisana w ciągu 1500 lat. Dowody natchnienia Biblii obejmują proroctwa. Zobacz proroctwo dotyczące Babilonu. Poniżej w przypisach można przeczytać sobie te odnośniki dotyczące Tyru, Sydonu, Cyrusa, Medopersji, Grecji oraz miejsca narodzenia Jezusa. Archeologia. Kamień moabicki odnaleziony w 1868 roku w Dionie w Jordanii potwierdza atak Moabitów na Izraela, opisany w II Księdze Królewskiej, rozdział 1 i 3. Lis z Lachisz, odkryte w 1932-1938, około 38 km na północ od Berszeby. Opis ataku Nabukadnezara na Jerozolimę w 586 roku przed naszą erą. Zwoje z nad Morzem Martwego zostały odkryte w 1948 roku. Datuje się na lata 150 do 170 przed naszą erą. Zawierają całe fragmenty lub księgi Starego Testamentu oprócz księgi Estery. Potwierdzają one dokładność Biblii. Cylinder Cyrusa opisuje zdobycie Babilonu przez Cyrusa oraz wyzwolenie przez niego żydowskich jeńców. Kamień z Rozety, odkryty w 1799 roku w Egipcie przez uczonych Napoleona, został napisany w trzech językach, pismem hieroglificznym, demotycznym oraz po grecku. Przyczynił się do odkrycia tajemnicy hieroglifów. Zrozumienie hieroglifów pomogło potwierdzić autentyczność Biblii. Wewnętrzna spójność. Poświadcza o biblijnym natchnieniu dotyczą także wewnętrznej spójności. W ponad 3000 miejscach mamy potwierdzone, że Biblia jest natchniona. 2 Piotra, 1 rozdział, 21 rozdział. Nie jest sprzeczna sama w sobie. Może być jedynie natchniona przez Boga, albo jest oszustwem. Dokładność. Z całą pewnością byłoby niezrozumiałe, gdyby księga, która ukazuje swoją wielowiekową dokładność, była traktowana inaczej, jak tylko jako natchniona przez Boga. Ukazanie Chrystusa. Największym dowodem natchnienia Biblii jest ukazanie Chrystusa oraz zmiany, jakie dokonuje się w życiu tych, którzy je studiują. Tak więc fakty o Biblii potwierdzają ją. Mamy bardzo rozbudowaną naukę biblistykę, która pomaga nam w zrozumieniu Pisma Świętego. Pomaga nam w potwierdzeniu. Osoby, które właściwie atakują Pismo Święte, zarzucają brak autentyczności, właściwie nie wiedzą, co mówią. Lecz czytanie Słowa Bożego, rozkoszowanie się Słowem Bożym daje bardzo duże dobro dla człowieka, bardzo duże wartości duchowe, moralne, etyczne,
daje. Tak więc rozpocznijmy studiować Pismo Święte. Możemy rozpocząć od psalmów, od ksiąg historycznych, oczywiście od Nowego Testamentu. Jeżeli napotykamy na jakieś trudne zagadnienia, na zagadnienia związane np. z genealogią, różne bitwy, różne rzeczy, które nie możemy zrozumieć, czytajmy dalej. Postawmy sobie znak zapytania, nie rozumiem obecnie. Ja na początku w ten sposób studiowałem. Pewnego wersetu nie rozumiałem, stawiałem sobie obok tego wersetu znak zapytania, czerwoną kredką, czytałem dalej. Po jakimś czasie wracałem do tego wersetu i patrząc, czytając ten werset, zastanawiałem się, dlaczego ten znak zapytania jest. Przecież tu jest wszystko zrozumiałe. Nie wiem, dlaczego postawiłem tutaj znak zapytania. Tak samo i będzie w waszym przypadku. Identycznie. Pewne rzeczy nie rozumiecie obecnie. Znak zapytania. Później czytam dalej. O, rozumiem to. Piękne rzeczy, które mi się podobają, które są takimi perełkami, diamentami, można podkreślić sobie różnymi kolorami, zaznaczyć, aby później tylko kartkując można było przestudiować dane zagadnienie. Bardzo dobre jest też słuchanie Słowa Bożego. Można ściągnąć sobie z internetu różne przekłady Pisma Świętego, tak jak na początku polecałem Biblię Warszawską, Biblię Gdańską, Biblię Tysiąclecia. To są najpewniejsze polskie przekłady. Dlatego też serdecznie zachęcam do studiowania, do zgłębiania tych wspaniałych prawd biblijnych i niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Amen. Dziękuję bardzo.